Rozdział 13. Pan Bonasio. W tych wszystkich wypadkach brała też udział pewna osobistość, którą z przyczyny podrzędnego jej stanowiska zajmowano się miernie Pan Bonasio, czcigodna ofiara intryg politycznych i miłosnych, tak splątanych z sobą w owej epoce rycerskiej i kochliwej zarazem. Przypominają sobie czytelnicy, a może i nie przypominają, iż przyrzekliśmy nie stracić go z oczu. Żandarmi, którzy go aresztowali, zaprowadzili go wprost do Bastylii, gdzie, drżącemu ze strachu, kazali przejść obok gromadki żołnierzy, nabijających muszkiety. Stamtąd wprowadzony do niskiej galerii podziemnej stał się dla tych, co go przywiedli, przedmiotem najboleśniejszych pośmiewisk i najdzikszego obejścia. Widząc, że nie ze szlachcicem mają do czynienia, traktowali go jak ostatniego włóczęgę. Po upływie blisko pół godziny woźny położył koniec jego męczarniom, lecz nie uspokoił go bynajmniej, wygłaszając rozkaz, aby zaprowadzono pana Bonasio do sali badań. Badano zwykle więźniów na miejscu, lecz z panem Bonasio nie robiono zachodów. Dwóch stróżów pochwyciło kramarza, przeprowadziło przez dziedziniec i kazało mu wejść do korytarza, w którym trzech żołnierzy stało na warcie. Otworzono drzwi i wepchnięto go do pokoju niskiego, którego umeblowanie stanowił stół i krzesło. Zastępca sędziego siedział na krześle i zajęty był pisaniem przy stole. Stróże przywiedli więźnia przed stół i na znak zastępcy sędziego oddalili się, aby nie słyszeli badania. Zastępca sędziego, trzymający dotąd nos w papierach, podniósł głowę, iżby zobaczyć, z kim ma do czynienia. Był to człowiek o obliczu odpychającym, z nosem śpiczastym, żółtymi i wydętymi policzkami, o oczach małych, lecz badawczych i żywych. Fizjognomia jego stanowiła coś pośredniego pomiędzy kuną a lisem. Głowa, osadzona na szyi długiej i ruchliwej, wydobywała się z czarnej sukni, kołysząc się na kształt głowy żółwia, wyzierającego z twardej swojej skorupy. Rozpoczął badanie, zapytując pana Bonasio o imię, nazwisko, wiek, stan i miejsce zamieszkania. Oskarżony odpowiedział, że nazywa się Jakub Michał Bonasio, że ma lat 51, że zwinął handel i mieszka przy ulicy Grabarzy numer 11. Wtedy zastępca, zamiast prowadzić dalsze badanie, wypalił mówkę o niebezpieczeństwie mieszania się w sprawy publiczne takiemu, jak on pachołkowi. Naukę tę pogmatwał z wykazaniem władzy i czynów pana kardynała, ministra niezrównanego, zwycięzcy dawnych ministrów, będącego wzorem dla przyszłych. Czynom jego i władzy nikt bezkarnie nie może stanąć na przeszkodzie. Skończywszy część drugą przemowy, przeżył wzrokiem Jastrzębim biednego Bonasio i wezwał go do zastanowienia się, co ma myśleć o ważności obecnego położenia. Kramarz już się zastanowił, co ma myśleć, i do wszystkich diabłów odsyłał chwilę, kiedy panu de la Porte przyszło do głowy żenić go ze swoją chrześniaczką, a nade wszystko te, kiedy żona przyjęta została na dozorczyni bielizny królowej. Podstawą charakteru imci pana Bonasio był głęboko zakorzeniony egoizm w połączeniu z brudnym skąpstwem, a wszystko to zaprawne wyskokiem tchórzostwa. Miłość, jaką w nim wzbudziła młoda żona, była uczuciem drugorzędnym, nie mogącym walczyć z wrodzonymi uczuciami, które wyliczyliśmy przed chwilą. Zastanowił się nareszcie Bonasio i nad tem, co mu powiedziano przed chwilą. Ależ, panie sędzio, odezwał się z zimną krwią, wierzaj mi, iż więcej niż ktokolwiek znam i oceniam zasługi niezrównane eminencji, przez którego mamy zaszczyt być rządzeni. Doprawdy? Z powątpiewaniem spytał urzędnik, gdyby to było prawdą, w jaki sposób znalazłbyś się w Bastylii? W jaki sposób, a raczej, dlaczego tu jestem, odrzekł pan Bonasio, tego właśnie nie mogę w żaden sposób wytłumaczyć panu, bo sam nic a nic nie rozumiem, lecz tego tylko pewny jestem, że w niczym nie obraziłem pana kardynała, przynajmniej, o ile mi wiadomo. Musiałeś się jednak ciężkiej zbrodni dopuścić, skoro obwiniony jesteś o najwyższą zdradę. O zdradę? Wykrzyknął przerażony Bonasio o zdradę najwyższą? Skądże skromny kramarz, brzędzący się hugonotami i nienawidzący Hiszpanów, może być obwiniony o nią? Zastanów się, panie, to niemożebne. Panie Bonasio, odezwał się zastępca sędziego, świdrując go małymi oczkami, jak gdyby rzeczywiście miały dar czytania w najskrytszych tajnikach. Serc ludzkich, e, pan masz żonę, panie Bonasio. Tak, panie, odpowiedział kramarz ze drżeniem, czując, że tutaj właśnie sprawa może się wikłać, to jest, miałem ją, panie. Jak to? Miałeś ją? A cóżeś z nią zrobił, jeśli już jej nie masz? Porwano mi ją, panie. Czy tak? O! Wykrzyknik ten dał kramarzowi do myślenia, że sprawa plącze się coraz więcej. Porwano ci ją. Ciągnął dalej, a czy wiesz, kto ten gwałt popełnił? Zdaje mi się, że wiem. Któż taki? O! Proszę pana, ja na pewno nie twierdzę, ale tylko podejrzewam. Kogóż mianowicie? No, odpowiadaj otwarcie. Pan Bonasio znalazł się w opałach, miałże przeczyć wszystkiemu, czy mówić. Przecząc ściągnąć mógł na siebie podejrzenie, iż za wiele wiedział, a nic nie chciał wyznać, mówiąc zaś, dawał dowody dobrych chęci. Postanowił mówić. Posądzam, rzekł wysokiego bruneta o dumnej postawie, wyglądającego na wielkiego pana, śledził nas kilkakrotnie, jak mi się zdawało, gdy chodziłem na spotkanie żony do furtki Louvru, aby ją zaprowadzić do domu. Urzędnik okazał pewne zaniepokojenie. Jakże się nazywa? Zapytał. O! Tego wcale, a wcale nie wiem. Gdybym go jednak spotkał, poznałbym natychmiast, zaręczam, choćby wśród tysiąca ludzi. Zachmurzyło się czoło urzędnika. Poznałbyś go wśród tysiąca, powiadasz. Ciągnął dalej. To jest podchwycił Bonasio, czując, że się zanadto pospieszył, chciałem powiedzieć. Mówiłeś, że poznałbyś go, rzekł zastępca sędziego, i dosyć zatem na dzisiaj, zanim dalej pójdziemy, musi być ktoś zawiadomiony, iż znasz tego, który ci porwał żonę. Ależ ja nie mówiłem, że go znam. Zawołał zrozpaczony Bonasio, odpowiedziałem przeciwnie. Wyprowadzić więźnia, rzekł do stróża urzędnik. A dokąd? zapytał woźny. Do lochu. Do którego? Do pierwszego lepszego, byle dobrze zamknąć, odrzekł zastępca sędziego z obojętnością, która z grozą przejęła biednego Bonasio. O! Biada nieszczęsnej mej głowie. Mówił sobie w duchu, żona moja widocznie przeskrobała straszliwie. Myślą, że jestem jej wspólnikiem i razem z nią karać mnie będą. Wygada się, przyzna, że zwierzyła mi się ze wszystkiego. Kobieta to zawsze kiepska głowa. Do pierwszego lepszego lochu. Tak. Noc tylko mignie, a jutro pod koło lub na szubienicę. O! Boże mój, Boże! ulituj się nade mną. Nie zważając bynajmniej na lamentację imci pana Bonasio, z którymi zresztą oswojeni byli, dwaj stróże ujęli więźnia pod pachy i uprowadzili, gdy tymczasem komisarz pisał na prędce list, na który czekał woźny. Bonasio ani oka nie zmrużył, nie dlatego, ażeby więzienie było zbyt nieprzyjemne, ale że go dręczył straszliwy niepokój. Całą noc przesiedział na stołku, drżąc za najmniejszym szelestem, a gdy pierwsze promienie słońca wdarły się do więzienia, wydało mu się, jakoby poranek przywdział barwy żałobne. Naraz wzdrygnął się cały, usłyszał bowiem odsuwanie rygli. Pewien był, iż przychodzą, aby go na rusztowanie poprowadzić. Kiedy więc zamiast kata, którego się spodziewał, ujrzał po prostu znanego mu zastępcę sędziego i woźnego, gotów był rzucić się im na szyję. Sprawa twoja, mój poczciwcze, zawikłała się okrutnie od wczorajszego wieczora, rzekł doń urzędnik, i radzę ci prawdę całą wyznać, bo tylko skrucha twoja może zażegnać gniew kardynała. Ależ gotów jestem wszystko powiedzieć. Wszystko przynajmniej, co wiem. Pytaj mnie pan, proszę. Najpierw, gdzie jest twoja żona? Powiedziałem przecie panu, iż mi ją porwano. Tak, lecz wczoraj o piątej po południu uciekła dzięki twojej pomocy. Żona moja uciekła. Krzyknął Bonasio. O! Nieszczęsna! Panie, jeżeli się tak stało, to nie z mojej winy, przysięgam. Cóż więc robiłeś u pana de Artanian, sąsiada twojego, z którym w ciągu dnia miałeś długą naradę? A. Tak, panie sędzio, to prawda, przyznaję, iż zawiniłem. Byłem u niego. Jaki był cel tych odwiedzin? Prośba, aby mi dopomógł w odnalezieniu żony. Sądziłem, iż mam prawo upominać się o nią, byłem widocznie w błędzie, błagam więc pana o przebaczenie. A pan de Artanian cóż na to? Przyobiecał mi pomoc, spostrzegłem jednak wkrótce, że mnie zdradza. Zeznajesz to w obliczu sprawiedliwości. Pan de Artanian zawiązał z tobą przymierze, na mocy którego zmusił do ucieczki służbę policyjną, która przeresztowała twoją żonę i ukrył ją przed wszelkim poszukiwaniem. Pan de Artanian moją żonę wykradł. Co pan mówisz? Na szczęście mamy go już w ręku i będziesz z nim skonfrontowany. A! I owszem, zawołał Bonasio, bardzo mi będzie przyjemnie twarz znajomą zobaczyć. Wprowadzić tu pana de Artagnana, rzekł komisarz do Stróżów. Wprowadzono Atosa. Panie de Artagnan, rzekł do niego urzędnik, zeznaj, co zaszło pomiędzy tobą a tym oto panem. Ależ to nie pan de Artanian. zawołał Bonasio. Jak to? Nie pan de Artanian? wykrzyknął zastępca sędziego. Nie! Ależ nigdy w świecie! Odrzekł Bonasio. Więc jak się ten pan nazywa? zapytał urzędnik. Nie mogę panu powiedzieć, bo go nie znam. Co? Nie znasz go? Nie. Nie widziałeś go nigdy. I owszem, ale nie wiem, jak się nazywa. Nazwisko pańskie? zapytał urzędnik. Atos, i odpowiedział muszkieter. Ależ to nazwisko nie człowieka, tylko góry zawołał badacz, tracąc poniekąd głowę. To jest moje nazwisko odrzekł spokojnie Atos. Powiedziałeś jednak, że nazywasz się de Artanian. Ja. Tak, pan. Właściwie to mnie powiedziano. Jesteś panem de Artanian? Odpowiedziałem, czy tak. Stróże wasi zakrzyczeli mnie, że są tego pewni. Nie chciałem im przeczyć. Zresztą mogłem się mylić. Panie, ubliżasz pan majestatowi sprawiedliwości. Bynajmniej odparł spokojnie Atos. Pan jesteś de Artanian? Widzisz pan, że sam mówisz to jeszcze. Ależ Powiadam panu sędziemu, zawołał z kolei Bonasio, iż nie ma najmniejszej wątpliwości. Pan de Artanian jest moim lokatorem, a że nie płaci mi komornego, tym bardziej muszę go przecie znać. Pan de Artanian to młodzieniec najwyżej dwudziestoletni, a ten pan ma co najmniej trzydzieści lat. Pan de Artanian służy w pułku pana de Cessarc, a ten pan jest z kompanii muszkieterów pana de Treville. Przypatrz się, panie sędzio, mundurowi. To prawda, mruknął urzędnik, prawda, do licha. W tej chwili drzwi otwarto z pośpiechem i posłaniec, wprowadzony przez jednego z odźwiernych bastylii, doręczył urzędnikowi list. O! Nieszczęsna! wykrzyknął zastępca sędziego. Co takiego? O kim pan mówisz? Spodziewam się, że nie o mojej żonie. Przeciwnie o niej. Słuchaj, nie tęga twoja sprawa. Masz tobie. Wykrzyknął z rozpaczony kramasz, racz mi pan powiedzieć, czy sprawa moja pogorszyć się może przez to, co zrobiła żona podczas pobytu mojego w więzieniu. Z pewnością, gdyż to, co zrobiła, jest następstwem planu, ułożonego pomiędzy wami piekielnego planu. Przysięgam ci, panie sędzio, że mylisz się najokrutniej. Ja nic, a nic w świecie nie wiem o tym, co ona miała zrobić, i wszystko, co zrobiła, jest mi zupełnie obce, a jeżeli głupstwo jakie je popełniła, wyrzekam się jej, wypieram, wyklinam raz na zawsze. Koniec końców, rzekł Atos do urzędnika: jeżeli już niepotrzebny tu jestem, wypraw mnie gdziekolwiek, strasznie nudny jest ten twój pan Bonasio. Odprowadź więźniów do ich cel, rzekł zastępca sędziego, wskazując Atosa i Bonasio i strzeż ich pilniej, niż dotąd. A jednak odezwał się Atos z właściwym sobie spokojem, jeżeli pan masz z Deartagnanem do czynienia, nie rozumiem w czym ja go tu mogę zastąpić. Zrobić tak, jak mówiłem, krzyknął urzędnik i, i pilnować najściślej. Rozumiecie? Atos wzruszył ramionami, poszedł za strażnikami, a narzekania pana Bonasio zmiękczyć by mogły nawet serce tygrysie. Wprowadzono kramarza do tej samej celki, w której noc przepędził, i pozostawiono go tam przez dzień cały. Wieczorem, około dziewiątej, gdy już był zdecydowany położyć się do łóżka, usłyszał na korytarzu kroki, które zatrzymały się przed drzwiami jego więzienia. Ukazała się straż. Proszę za mną, rzekł oficer służbowy, postępujący za strażą. Za panem! Wykrzyknął Bonasio za panem. I dokądże to, mój Boże? Tam, dokąd mamy rozkaz pana zaprowadzić. Ależ to nie jest odpowiedź. Te tylko dać ci możemy. A! Boże mój! Boże! Szepnął biedny kramarz, teraz już po wszystkim. I powlókł się bezmyślnie, bez najmniejszego oporu za strażą, która po niego przyszła. Prowadzono go tą samą drogą, którą już przebywał. U bramy wjazdowej nareszcie zastał karetę, otoczoną przez cztery CH-konnych strażników. Kazano mu wsiąść do powozu, oficer zajął miejsce obok niego. Drzwiczki zamknięto na klucz i znaleźli się obydwaj w więzieniu na kołach. Powóz potoczył się zwolna, jak wóz pogrzebowy. Więzień widział przez zamknięte kraty, domy, bruk i nic więcej nad to, lecz jako prawdziwy Paryżanin poznawał każdą ulicę po szyldach, słupach i latarniach. W chwili, kiedy powóz zbliżył się do Saint-Paul, miejsca, gdzie tracono skazanych z Bastylii, Bonasio o mało nie zemdlał i przeżegnał się dwa razy, myśląc, że tu się zatrzyma, ale pojazd toczył się dalej. Później strach go ogarnął jeszcze większy, gdy mijali cmentarz Jana, gdzie chowano przestępców stanu. Jedna myśl go tylko pocieszała, a mianowicie, że zanim ich grzebano, ucinano im głowy, a jego głowa siedziała jeszcze mocno na karku. Ale kiedy powóz zawrócił w kierunku placu de la Griffe, kiedy zobaczył spiczaste dachy ratusza i powóz podjechał pod arkady, myślał, że wszystko się dla niego skończyło i chciał się wyspowiadać oficerowi. Gdy ten odmówił, krzyczeć zaczął tak niemiłosiernie, że zagrożono mu zakneblowaniem gęby. Groźba ta pocieszyła trochę biednego bonasio, bo i na cóż mieliby go kneblować, gdyby miał być stracony. Minęli też fatalny plac, nie zatrzymując się wcale. Obawiać się teraz można było tylko Lakroax du Trachoir, a powóz w tym właśnie potoczył się kierunku. Teraz nie było już wątpliwości: Lakroax du Trachoir miał zakończyć i podróż swoją, i żywot. Nie mógł dojrzeć jeszcze strasznego tego krzyża, kroj, ale czuł go już blisko. Kiedy oddzielała go już tylko odległość nie więcej nad dwadzieścia kroków, usłyszał gwar jakiś i powóz się zatrzymał. Tego już było za nadto dla biednego Bonasio. Zgnębiony wzruszeniami, które przechodził, jęknął słabo jękiem jaki można było wziąć za ostatnie westchnienie umierającego, i zemdlał.